Cześć, witajcie we wtorkowy wieczór. Jeśli ten materiał oglądacie, to znaczy, że nie wyrobiłem się ze swoją pracą, bo nie nagrywam tego materiału we wtoreczek, tylko zrobiłem to trochę wcześniej, bo wiem, że mogę się nie wyrobić z robotą, dlatego wolałem znaleźć kilka newsów już wcześniej, trochę takich wcześniejszych wiadomości, które też powinny was zainteresować, a jeśli chodzi o skomentowanie zawodów w Szczekocinach, Mistrzostw Polski, to zrobię to może jutro i wtedy wam powiem kilka słów od siebie na temat przełajów, no bo w tym momencie nie mam pojęcia, co tam się może wydarzyć. No ale wracając do wiadomości, do programu cyklicznego, zacznijmy sobie od pierwszego takiego lekkiego newsa. Fabio Wibmer, który słynie z ciekawych ewolucji na rowerze i bardzo fajnych filmów. Można powiedzieć, że to jest taki drugi Danny McCaskill, tylko że w trochę innej wersji. No i Fabio ostatnio przesiadł się z rowerów Specialized na Canyona, co moim zdaniem może być dobrym zastrzykiem, jeśli chodzi o Canyona, bo na pewno bardzo, bardzo często będziemy mogli zobaczyć filmy z udziałem Fabio w internecie i to na pewno pomoże ekspozycji marki Canyon. No, czego ta firma może tak w takim świecie lifestyle'owym nigdy za bardzo nie miała, bardziej tutaj wspierała takich zawodników wywodzących się stricte ze sportu, jak Mathieu van der Poel, Paulin Ferrand-Prevot, czy innych zawodników z cross country albo z downhillu, ale to było zawsze tak stricte przyczepione do sportu, a Canyon jakoś tak nigdy nie wychodził mocno w lifestyle. Dlatego ten transfer może im naprawdę dużo pomóc, no i myślę, że możemy oczekiwać w nadchodzącym sezonie właśnie dużo ciekawych produkcji z udziałem Fabio, no i rowerów Canyona. Cały czas sezon transferowy trwa na dobre, no i jeszcze w zeszłym tygodniu Stefan Tempierre ogłosił, że przechodzi do teamu Treka. Trek Factory Racing się dosyć wzmocni, no bo trzeba by powiedzieć, że z takich zawodników, którzy są już pewien czas w Pucharze Świata, Stefan jest takim jednym z tych, którzy dosyć mocno deptali po piętach Jeno Schurterowi, który tak na bieżąco dosyć to robił, z dosyć dobrym skutkiem czasami. No a jeśli nie kojarzycie tego zawodnika, to jeśli obejrzycie sobie jakieś powtórki Pucharu Świata, albo jeśli widzicie jakieś urywki z Pucharu Świata, to zwróćcie uwagę na zawodnika, który albo jedzie na stojąco, w sumie on chyba zawsze jeździ na stojąco, nie wiem, czy on w ogóle potrzebuje siodełka. W każdym bądź razie, ktoś, kto tak bardzo mocno przepycha na takich ciężkich biegach, to właśnie jest Stefan. Z tego jest znany, że na najmocniejszym przełożeniu jedzie, chyba w najtwardszym przełożeniu ze wszystkich zawodników w całej stawce Pucharu Świata. No, chłop musi mieć stawy, nie wiem, ze stali chyba, bo naprawdę, żeby wytrzymać takie obciążenia, to trzeba mieć zdrowie naprawdę. Także to jest news dzisiaj drugi. Stefan Tempierre w Trek Factory Racing. Na pewno kojarzycie, że w Australii ostatnio były bardzo duże pożary i duża część powierzchni tego kraju została strawiona przez ogień. No i jak wiadomo, tam bardzo dużo ludzi cierpiało, wiele osób straciło życie, ucierpiały także zwierzęta. No i bardzo duża część parków narodowych. No i Australia tak naprawdę dostała spory cios od natury, z którego będzie się na pewno bardzo długo zbierała, ale bardzo dużo tych pożarów było też w rejonie Victoria High Country. No i nie wiem, czy kojarzycie Flow MTB Magazine, oni mają też swój kanał na YouTube, gdzie są świetne filmy, a jeśli chodzi o film właśnie z Victoria High Country, ja go może gdzieś tutaj wrzucę, żebyście sobie obejrzeli zajawkę, a link dam w opisie filmu, bo to jest dosyć długi film, ponad 20 minut, który pokazuje trasy w tym regionie, które są naprawdę świetne, co możemy zobaczyć na wideo. Ja sobie zawsze tak myślałem, że kiedyś tam pojechać, pojeździć, no ale teraz to nie będzie na pewno możliwe i organizacja MTBA, czyli Mountain Bike Australia, będzie zbierała pieniądze na odbudowanie tras rowerowych tam. No to prawda, tam na pewno jest dużo więcej jakichś palących potrzeb, choćby odbudowanie domów i tak dalej, dróg i całej infrastruktury, natomiast
Jako, że jesteśmy ze środowiska kolarstwa górskiego, to myślę, że warto sobie o tym też powiedzieć, że właśnie ta infrastruktura tam też została dotknięta. Nie będę was namawiał do tego, żeby tam jakieś pieniądze wysyłać czy coś, bo myślę, że prędzej właśnie warto chyba tam wesprzeć jakieś zbiórki, jeśli chodzi o ludzi, czy choćby o zwierzaki, bo to jest na pewno ważniejsze niż robienie tam dróg rowerowych czy tras dla kolarstwa górskiego. Mówię o tym tylko po to, żebyśmy byli świadomi tego, że ta część tam też została mocno dotknięta. No i tym może nie najweselszym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku już w piątek. No i tymczasem standardowo proszę was o jakieś tam lajeczki pod tym filmem, jeśli chcecie coś tam do mnie napisać w komentarzu, bardzo chętnie, ja lubię czytać te komentarze. Jeśli jest jakaś tam ciekawa dyskusja, to też z chęcią się tam włączę. No, także widzimy się już w piątek. Do zobaczenia tymczasem. Na razie. Cześć.